Teatrzyk Kamisi Bai, bajka pod tytułem W lustrzanej sali, tekst Julian Brudzewski, ilustracje Zuzanna Szczepanik. Pośrodku lasu, tuż nad urwiskiem, stoją ruiny zamku omszałe, a pośród komnat, już niemal wszystkie, są dzisiaj strasznie zniszczone całe. Lecz w jednej sali nic się nie zmienia. W sali balowej, wielkiej i pustej, gdzie na ogromnych ścianach z kamienia wciąż wisi 1000 błyszczących luster. Raz się przybłąkał tu piesek, Burek, i wszedł do wielkiej sali nieborak. Wnet otoczyła go ciasnym murem psów przeogromna, kudłata sfora. Burek się zjeżył, warknął złowrogo, a na to 1000 psów odwarknęło. Tu Burek groźnie postawił ogon, lecz żaden pies się tym nie przejął. I teraz widać dużo burków i każdy jest wściekły. I psów 1000, warcząc ze złością, straszyło kłami biednego burka. Ten zaraz uciekł z wielką prędkością, aż wbiegł na środek swego podwórka. Burek o świecie wie już, co trzeba, że tu się liczą kły i pazury, że wszyscy warczą, każdy się gniewa, a świat jest straszny, zły i ponury. Kiedyś przybłąkał się piesek Borys, też wszedł do wielkiej sali zdziwiony, bo był pośrodku kudłatej sfory i setki piesków miał z każdej strony. Borys ucieszył się na ten widok, zaraz ukłonił się wszystkim w koło, a na to każdy piesek, o dziwo, też się ukłonił i też wesoło. Pośród przyjaciół czas szybko płynie, dzień szybko minął im na zabawie. Borysek nie mógł zostać w gościnie, choć w zamku było bardzo ciekawie. Borys już teraz wie coś o świecie. Po pierwsze, świat jest zawsze ciekawy. Po drugie, piękny. No a po trzecie, nigdy nie braknie wspólnej zabawy. Ile jest światów? Czy świat jest jeden? Który jest lepszy? Burka? Borysa? A może światów jest 6 albo 7? A twój jest jaki? Jak byś opisał? Koniec. I pomyślcie, czy lepiej jest się uśmiechać, czy lepiej jest się złościć. Jak my się uśmiechamy, to ktoś się uśmiecha do nas. A jak się złościmy, no to niestety mogą się nie chcieć z nami bawić. Do widzenia.